zobaczymy co. Uuu, ładny. Ale kabanek. O, skubany. Szczupak. Cześć, witam was moi drodzy z nad rzeki. Dzisiaj spinning na Wiśle. Pogoda, zobaczcie sami, pochmurno, chłodno, 2 stopnie. No nie za fajnie, ale teraz już taka pogoda będzie. Jest początek grudnia, na szczęście nie ma mrozu z rana. Szczytówki nie marzną. Można fajnie sobie wędkować, rzucać bez problemu. Trochę falki tutaj mam. Obserwuję tą wodę. Na razie się tutaj nic nie dzieje. Jakieś parę małych spławów. Ale to nic nie oznacza. Teraz ryba do dna przyklejona. Po prostu trzeba je namierzyć, gdzie stoją. Trochę zwiedzić tą wodę, poszukać. I może trafię dziś jakieś fajne rybki. Ostatnio były fajne okonie. Też się nachodziłem, trafiłem. Dzisiaj zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Może uda się coś fajnego złowić. Trzymajcie za mnie kciuki. Będę wędkował do wieczora. Mam dwie wędki. Jedną na ultralighta. Pokażę wam, co wziąłem. Tą, co zawsze ostatnio się sprawdzało, to mam małą główkę z jaskółeczką, zobaczcie. No i druga wędka taka, o, na większą gumę porzucać dalej w głębszą wodę z dna. Ciekawe, jak to dziś wyjdzie, zupełnie inna pogoda niż ostatnio. Oby coś chciało odpalić. Biorę się za wędkowanie, do wieczora mam naprawdę jeszcze sporo czasu. Mam nadzieję, że coś dla was złowię. No i lecimy z tematem, ale dzisiaj szarawo, powiem wam, naprawdę bardzo szarawo dzisiaj jest, tak bardzo ponuro, słońce nie będzie chyba cały dzień, no nic, trudno, będzie trzeba tutaj obławiać, na razie tą miejscówkę wybrałem, u góry sporo, w górę rzeki sporo osób wędkuje, białoryb tam bierze, więc postanowiłem, że pójdę sobie w dół, no i poszukam tutaj. A spokój, ciszę. Jak widzicie, nikogo nie ma. Tylko ja, jak na razie przynajmniej tam chyba jeszcze poniżej ktoś siedzi. No i próbuję tutaj coś wydłubać. Ale nic, nie poddaję się. Główki sobie przygotowałem. W tygodniu, zobaczcie. Dzieło, ale nieduży. Takiego udało się. Widzicie? Ale łyknął, skubany. Może go jakoś muszę tu wypiąć. Złożył mi gumkę ładnie. Oj ty. O, zobaczcie, takiego. Miałem piękny szczał. Naprawdę, powiem wam, wcześniej, przed tym okoniem. Ale miałem 0,20 fluorocarbon, no i nie wytrzymał, ale nie wiadomo, co to było. Obstawiam, że może szczupak albo po prostu na węźle nie wytrzymało. Fluorocarbon 0,20, teraz dałem już 0,28, bo nie będę ryzykował, bo... ciekawe, co to było, naprawdę bardzo mnie to ciekawiło, ale piękne branie było, takie przy dnie mocne. Próbuję tutaj właśnie wydłubać coś dla was. Ale piękne było branie. Mała ryba to na pewno nie była. Już po braniu było czuć, że takie... Jest. Jest, ale delikatnie wziął. Nagrało się. Taki. No, na razie małe. Ale fluorocarbon nie przeszkadza. Kurczę, łowiłem na jaskółkę fioletową bez efektu. Zmieniłem, zobaczcie, na taką dużą tantę i coś się zaczyna dziać. Bez szału może na razie, ale już dwie ryby wyjąłem. Zobaczymy co. Uuu, ładny. O, jest. Wreszcie.
Piękny. Zobaczcie, jak delikatnie biorą. Taki nieduży, ale zobaczcie, jak ładnie wziął. Dobra, wypuszczam go. Takie dzisiaj na razie. Zobaczcie następny okonek. O, taki super. Pięknie. Dobra, wypuszczamy. Lecimy dalej. Coś się zaczyna dziać. Na razie może nie aż takie duże jak ostatnio, ale brania przynajmniej mam. Zobaczymy, czy jeszcze jakiś huknie fajniejszy. Uff, ale zimno dzisiaj, naprawdę. Jakieś tu okonie widać są. Kwestia im poprowadzić, wybadać. Pewno nie ma ich gęsto. Ale byłem tam wyżej, bliżej mostu i się nic nie działo. Tu się przynajmniej coś dzieje. Zresztą tam jeszcze mogę pod wieczór zawsze uderzyć, tak? Na razie tutaj mam brania, to nie będę kombinował. Ale pięknie wzięło. Zobaczymy co. Ale oko. O. Zobaczcie. Ale kabanek. Pięknie. Takie to tak. Teraz wam pokażę na czym żerują, bo wypluł. Zobaczcie, co okoń lubi najbardziej jeść. Małe sandaczyki, nie ma, że boli. Zobaczcie, na sandaczyka takiego małego wypluł, na gumkę elegancko wziął. O, jeszcze jednego ma, zobaczcie, dwa przetrawione. Jeszcze się połasił, piękny. Piękna rybka. O, super. Udało się. Muszę baterię oszczędzać dzisiaj. Tylko niestety jedną kamerę wziąłem. Zobaczcie, jaki ładny. Piękny. O, zobaczcie, jaki ładny. Wypuszczam. O! Kolor odpowiedni, branie zaraz. Cześć, cześć.
O, skubany szczupak. A może go dźwignę bez podbieraka? Jest. Pijaweczki na głowie to z nabiorą. Nieduży. Ale walnął pięknie. Ale się wbiło. Dobra, jest. Zapuszczamy. O! I taki, zobaczcie. Od czasu do czasu branko jakoś idzie zrobić. Siadło. O, koń. Ale nieduży. Dobra, wypuszczamy. Bardzo słabo dzisiaj z tymi braniami, moi drodzy. Bardzo słabo. Nieźle trzeba się nakombinować, jeszcze to konie nieduże biorą. Braniak na lekarstwo. Bardzo słabiutko. Dzisiaj nad wodę zabrałem z sobą dwie wędki. Jedną taką z przelotkami, które mają większe oczka, żeby lepiej się rzucało, bo jest minus. No i jedną na ultralighta. No i myślę, że jakieś jedną miejscówkę będę obławiał. Nie będę dużo chodził, bo to bez sensu. Jak się uda coś złowić, to tak będzie dobrze. Zobaczymy. Woda jeszcze nie zamarzła. Szanse są. Chyba już ostatni wypad. Śnieg sypie. Mrozik. Minus 2. 4 godziny dzisiaj wędkowania. Więcej na pewno nie mam. No i ciekawe, czy uda się coś złowić. Ostatnia szansa od następnego tygodnia mrozy. Ale pogoda. Połowie tutaj. Strasznie. Źle się tu będzie łowiło. Zawiewa tym wiatrem z każdej strony. Udało się jednego dorwać. Proszę. Jednego dorwałem. Śnieg. I jest. Zobaczymy, czy jeszcze jakiegoś złowi tutaj. Ciekawe, czy to ostatnie wędkowanie w tym roku. Mrozik trzyma dzisiaj.
od rana, jak gdzieś na rybkach od godziny 12, ale coś tak czuć, że jednak temperatura spada. Pójdę teraz jeszcze w górę, popróbuję, może tam coś wydłubię. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Nawet się nie spodziewałem, że coś złowię. Ale jeszcze wykorzystam ten ostatni dzień do końca, bo coś czuję, że zamarznie na przyszły tydzień. Jak w nocy ma być na minusie, minus 8, dzień też minus. Rzeka też tutaj za szybko nie płynie, to ją na pewno złapię. No to moi drodzy, kończę dzisiaj te wędkowanie. Szału nie było, ale tak się spodziewałem. Ale mówię, wyskoczę jeszcze, popróbuję coś złowić. Wyszło jak wyszło. Może następnym razem będzie lepiej. Oby Wisła nie zamarzła, chociaż zapowiadają mrozy na przyszły tydzień, więc na pewno może ją złapać. Niestety warunki utrudnione. Ciągle marzło, nawet na kamerze mam lód, na przelotkach wszystko marznie, ciężko się łowi. Jakieś tam brania pojedyncze zrobiłem. Z wami się żegnam i do następnego, trzymajcie się, cześć.